Widzowie, jest mi przykro. Ja już tak dłużej po prostu nie wytrzymam. Ja nie mogę. Czy wy widzicie, co jest za mną? Za mną jest mój piękny dom, który wszyscy nazywają go domkiem rybackim. No dobra, ja wam powiem szczerze, nie wygląda on najlepiej, ale żeby od razu przezywać mój piękny mały domek i po prostu nazywać go jakimś rybackim, no to jest naprawdę jakaś kompletna paranoja. Dlatego w dzisiejszym odcineczku, widzowie, ja powiedziałem, że tak być nie będzie, że mnie nie będą tutaj przezywać. Ja zrobię tutaj najlepszy domek, jaki w ogóle świat widział na Palionowie. To miał być najlepszy domek, ale jak to wszystko tutaj tak, wiecie, rozrosło się ta cała wioska, to się okazuje, że teraz w sumie Palion ma najlepszy domek. No zobaczcie tylko na niego. On ma naprawdę kozacki domek. To tak super wygląda, że ja naprawdę nie wiem, co powiedzieć i mu troszeczkę zazdroszczę. Dlatego ja nie będę mu tego niszczyć, bo to nie ma co, ja jestem jego kolegą. Dlaczego miałbym mu zniszczyć domek? Bo mu zazdroszczę? Nie. Po prostu zrobimy tutaj lepszy domek. I jak widzicie, zaznaczyłem już teren, gdzie będziemy budować, oraz mam specjalne materiały w skrzynce. Ale przecież widzowie, zanim my w ogóle zaczniemy tutaj budowę tego domku, to wpadajcie na mój drugi kanał, który założyłem, Bzyku Games. Tam odpowiadam na komentarze. Są odcinki codziennie o 14:30, więc naprawdę polecam. Pamiętajcie o łapeczce oraz subskrypcji na tym kanale, a my zaczynamy naszą budowę domku, bo oczywiście o tym odcinek jest, na tym polega, prawda? Dobra, tu jest domek, prawda, Paliona. I on wygląda tak. Ja go tak samo nie zbuduję. Ja pomyślałem, że tym razem zamieszkamy w czymś, w co by pszczółka chciała zamieszkać, ponieważ no ten domek, który mam tutaj w tym miejscu, no nie jest za bardzo pszczółkowy. Jakbyście tak po prostu popatrzeli na niego, no czy moglibyście powiedzieć, że mieszka w tym domku pszczółka? No nie. Dlatego dzisiaj, żeby nikt nie miał wątpliwości, że pszczółka mieszka w moim domku, zbudujemy normalnie domek w postaci prawdopodobnie ulu. Dokładnie taki ul pszczół, piękny. To będzie naprawdę tak ślicznie wyglądać, że ja cię kręcę. Ale widzowie, nie obeszło się, że tak powiem, bez mojej ciężkiej pracy. Zobaczcie, ile materiałów musiałem zebrać na to wszystko. Zbierałem tutaj te ciemny dęb. Tam w ogóle musiałem zbierać, naprawdę, widzowie, ja musiałem lecieć w ogóle nie wiadomo gdzie, po te wszystkie krainy. I udało mi się zdobyć te sadzonki tego dębu. Oprócz tego beton, żółtą wełnę, to wszystko musiałem zbierać. Nie było łatwo, ale się udało. I widzowie, teraz, no oczywiście musimy zabrać te przedmioty. Nie wszystkie, ale większość, wydaje mi się. Na początku, wiecie co, będziemy musieli zrobić to z zewnątrz. Czyli wiecie, jakby to tutaj zrobić? Tak sobie pomyślę. Dobra, mam pomysł, widzowie. Patrzcie, zrobimy to w ten sposób. Robimy to tak, robimy to jako ul, prawda? Ponieważ no to jest ul, to jest piękny ul pszczółek, więc musi to być też pięknie ulowo zrobione. No i generalnie, jak to będzie wyglądać? To będzie wyglądać tak, że na zewnątrz będą tutaj, będzie to wyglądać tak, o, tak, że z zewnątrz damy, to będzie takie, niby troszeczkę agresywny taki kształt, ale wiecie, żeby to wyglądał jak ul. I to będzie taki ul, bo wiecie, ul normalnie jest na drzewie, nie? Ale ja bym to zrobił właśnie taki stojący, taki na ziemi, no bo na drzewie, znowu drzewa robić, to mi się tak, nie wiem, czy się chce za bardzo, ale taki ul, nie, powiem wam tyle, widzowie, to naprawdę będzie kozacki mur, znaczy kozacki ul, bo już mi się myli wszystko, już nie potrafię powiedzieć ul, a mur, po prostu kozacki ul to będzie... Ponieważ ja wiem, że to będzie kozacki ul, nie wiem, po prostu, wiecie, ja za bardzo tutaj, no powiem wam, nie robiłem uli za dużo, ale coś tak czuję, że ten ul się uda na pewno. Patrzcie, musimy zrobić z żółtego, żółty kolor jest pięknym kolorem, nie wiem czy najlepszy, no mi się najbardziej podoba, ale wiem, że dużo osób powie, że żółty nie jest taki fajny, ale mi się na przykład bardzo, ale to bardzo, słuchajcie, mega się nie podoba. Dobra, mamy coś takiego, nie? I to jest dopiero początek. Teraz zrobimy może żółtą wełnę, nie wiem czy, właśnie zastanawiałem się, czy może użyć żółtej wełny, czy może terakoty, tylko wiecie, terakotę też, no nie zdobywa się jakoś ten, łatwo, też łatwiej mi chyba było zdobyć po prostu ten beton, wiecie, i oprócz tego, no żółta wełna to już w ogóle prosto, żółtą wełnę to wystarczyło było do wieczora pójść, więc to nie jest żaden problem, prawda, jak to mówią, ale, patrzcie, my robimy takie trzy, nie, takie trzy do góry, to będzie takie warstwowo będzie ten ul wyglądać, ale uwierzcie mi, naprawdę, będzie to naprawdę ładnie wszystko wyglądać, pięknie, tak jak po prostu ul. Tak jak to ul. Na razie nie wiem, czy to wygląda jak ul, ale naprawdę będzie wyglądać kozak. I to będzie najlepszy dom. To będzie najlepszy dom na Palionowie. No to musi być najlepszy dom. Jeżeli to nie będzie, no to ja nie wiem. Zobaczmy, czy tak jest gites. Tak, jest chyba w porządku w sumie. Tutaj będzie jakoś wejście. Jeszcze nie wiem do końca jak. Tak na razie zrobimy. O, wejście. Coś takiego. Okej. No i widzowie, teraz przejdziemy do robienia drugiej tutaj warstwy. Kolejna warstwa, moi drodzy, to nie jest takie proste. Czekajcie, robimy to w ten sposób chyba. O, tak. Musimy tutaj zrobić kolejną taką troszeczkę więcej i będziemy zaraz używać miotka. Miotka będziemy używać.
szyby, tutaj, że tak powiem, to fajnie, fajnie wyglądało. Robimy to w ten sposób, tutaj, po prostu, oj, źle, źle, źle. Musimy to zrobić po prostu, o, tak, tak, tak jak tutaj jest miodek na dole, tak samo musimy zrobić go tutaj. Tylko fajnie by było, naprawdę bym się cieszył, nie? Jakbym na przykład mógł tutaj, w ten sposób zrobić, mógłbym tutaj wejść, bo wtedy mi będzie po prostu łatwiej troszeczkę budować. Zbudujemy to, widzowie, wydaje mi się, ten pierwszy taki podstawowy, prawda? Podstawowy bardzo, ten taką budowę, nie? Ten taki fundament tego pięknego ulu i po prostu, ja nie wiem w sumie, bo ten ul tak mi, ja mam wrażenie, że on się ma tak ciągnąć, nie? On się tak ma skończyć, no, dosyć wysoko i ja nie wiem tak naprawdę, jak mi się skończą materiały, to będzie straszne. Dobra, ale chyba się nie skończą. I teraz czekajcie, żeby to wyglądało tak, jak to powinno wyglądać, to musimy tutaj troszeczkę usunąć tych rzeczy. To jest niefajne, aha, git. To też jest chyba niefajne, to musi być tak idealnie, wiecie, postawione, tak pod tym, to jest, zobaczcie, to już jest źle, to już jest mega, mega źle, to jest tak. I tutaj, pięknie, tutaj nie pięknie, tutaj też nie pięknie i teraz jest pięknie, dobra, moi drodzy, coś takiego i teraz patrzcie, teraz robimy miodek, teraz stawiam miodek, już jest noc i ja cię kręcę, nie fajnie, ale dobra, stawiam miodek i zrobiłbym to coś takiego, w ten sposób, tak, i teraz zrobiłbym to tak, o, uwaga, taki troszeczkę inny kształt tego koła, ale żeby też był taki, wiecie, przyjemny, żeby też było takie ulasty ten, taki pszczeli, bo to jest taki ładny pszczeli po prostu domek, uwaga, coś takiego, to usuwam, pięknie, wygląda to super, o to mi chodzi, tylko jest troszeczkę ciemno, nie podoba mi się to, a jest dużo osób na serwerze, więc chyba nie pójdziemy spać, coś mi się wydaje, ale to nie ma znaczenia, my tu sobie budujemy piękny ul i teraz tak, no on nie wydaje się duży, znaczy, czy on jest duży, no jest taki, wiecie, jak ja patrzę, mi się wydaje, że będzie wystarczający, ja go robiłem sobie na survivalu, na świecie survival, robiłem taki domek, żeby być przygotowanym tutaj na ten odcineczek i wyglądał on naprawdę przesympatycznie, więc wydaje mi się, że tak samo przesympatycznie będzie wyglądać tutaj. No i dobra, mamy tą warstwę i teraz czekajcie, jak to, czy ja to dobrze w ogóle zrobiłem? Tak, dobrze to zrobiłem. Jest okej, wow, dobra, czekajcie. Jak to wygląda? Czy z zewnątrz to wygląda w porządku? Ej, no dobra, ej, czekajcie. Zaczyna to wyglądać jak ul. Moglibyśmy tak naprawdę skończyć, ale to jest takie malutkie, no to nie jest duże. A my to zrobimy, wiecie, jakie duże, to będzie się ciągnąć tam, do samej góry się będzie ciągnąć. I o, cię kręcę, naprawdę to będzie wielkie, tylko musimy po prostu, po pierwsze, tutaj musi być dzień, a po drugie my musimy po prostu zrobić kolejną warstwę. Tutaj mamy wszystkie rzeczy, tak, kolejną warstwę, widzowie, robimy. No dobra, widzowie, ja wiem, że troszeczkę pobudowałem samemu. Zresztą, no możecie sami zobaczyć, tutaj już wam pokazuję, ała, ale naprawdę, mówię wam, to jest taki sam jakby rodzaj. Zobaczcie, tak to się prezentuje z zewnątrz. Tadam, zaczyna to troszeczkę przypominać, prawda, jakiś taki ul. No albo mi się wydaje. Nie, no na pewno to widzicie, już lepiej to wygląda. Naprawdę dobrze, tylko ja po prostu nie jestem w stanie tego wszystkiego nagrywać, bo to jest tak samo, wiecie, tak samo się to układa, ja się mylę cały czas, jak zrobić, żeby to było tak idealnie, żeby to był taki fajny, miodowy po prostu domek, a oprócz tego, słuchajcie, zabrakło mi materiałów, no i musiałem troszeczkę dozbierać, bo naprawdę nie jest kolorowo, ja myślałem, że to wystarczy, ale to się okazuje, że nie wystarcza, nie? I nie jest dobrze, no ale udało się, widzowie, no i budujemy dalej, prawda? Zabieramy się za budowanie, to jeszcze nie jest koniec, on będzie jeszcze większy niż ten piecyk, mi się wydaje. W ogóle zauważyliście, że ten piecyk ma tutaj teraz już nie ma lawy, tylko jest taki normalny. To jest ciekawe, to jest mega interesujące. Teraz, widzowie, trzeba zrobić po prostu taki, już może troszeczkę musimy się ogarnąć, wiecie, bo muszę przyznać, że troszeczkę wysoko budujemy ten domek. Ja nie chcę, żeby on był za wysoko, prawda, zrobiony, więc my tak na spokojnie będziemy powolutku, no ale wiecie, już tak, no musimy się jednak zbliżać ku końcowi budowania tego domku do góry przynajmniej, ponieważ ja się obawiam, że jak my tak będziemy robić takie warstwy tego miodku, to tu się zaraz okaże, że my normalnie do nieba pójdziemy. No może nie do nieba, ale naprawdę wysoko to będzie. Będzie wręcz za wysoko. Czy to jest dobrze zrobione? Tak, to jest dobrze zrobione. Tutaj też ślicznie, pięknie. O to chodzi, widzowie. Teraz kolejna warstwa, czyli warstwa miodku. No a warstwa miodku, jak wiecie albo i nie wiecie, robimy ją robimy podobnym, że tak powiem, sposobem co poprzednio. Czyli usuwamy tutaj ten bloczek i bardzo proszę usuwać ten bloczek. W ogóle, ja nie wiem, miodek się faktycznie usuwa kilofem. Ja jestem pewien, że ja źle kopię to, nie? Że to się usuwa czymś innym. Ale ja po prostu nie potrafię. O nie! I zaraz skończy mi się miodek, czy mi się wydaje? Ej, błagam, no nie, no proszę was, no nie mówcie mi, że mi się skończył miodek. No tak być nie może. Przecież ja zaraz, dobra, chwila, muszę mieć w tej skrzynce miodek. Ej, zginę, ała. Dobra, mam staka tylko miodka, będę musiał pozbierać. Pszczółki, pracujcie, ale spokojnie. Jak ja przychodzę wieczorem, to te pszczółki już normalnie bardzo dużo miodku dają. Bardzo szybko się ten miodek zbiera. Myślałem, że będzie wolniej, ale zbiera się szybciutko, muszę przyznać. No. Więc ja jestem zadowolony z tego. Miodek to nie jest problem. Miodek tutaj w ogóle nie jest problemem. Ja uwielbiam miodek. Kocham miodek, widzowie. Miodek jest świetną rzeczą, no ale my musimy dokończyć, prawda, nasze miodowe królestwo po prostu, czyli
jak to mówią, no ten ul, ul, tak zwany ul, albo po prostu farma pszczółek, oh yeah. Dobra, coś takiego, coś tu nie gra, coś tu nie gra, o to właśnie, to nie gra to, że tutaj muszę to zniszczyć. No i ślicznie, dobra, kończymy to, naprawdę kończymy to, ja coś czuję, że my to zaraz skończymy, jest naprawdę dobrze. Ja jestem, słuchajcie, przekonany, naprawdę, wydaje mi się, że to będzie tak kozacko wyglądać. Ja oczywiście jeszcze nie wiem, no, muszę się zapytać, właśnie, reakcja Paliona na stówę, Palion musi zobaczyć. Ja nie wiem, czy on będzie zadowolony, no mam nadzieję, że tak. No ja się naprawdę staram, nie? Staram się, ile mogę tutaj zrobić to wszystko. Jasne, że mi się nie zawsze udaje, ale akurat to, no musicie przyznać, że to wygląda dobrze. No, no widzowie, no proszę, powiedzcie, że to wygląda dobrze, nie? Proszę, nie mówcie mi, że to wygląda źle, no musi wyglądać super. I wydaje mi się, że będzie wyglądać super. No po prostu część osób, no ja no bardzo lubię żółty, nie? No to jest ten taki mój, że tak powiem, mój ulubiony kolor, jeden z ulubionych kolorów. No żółty jest piękny, nie wszystkim się podoba, ale ja go lubię, no i takie właśnie też będzie, taki będzie mój domek, żółty, żółty jak żółta pszczółka po prostu, ślicznie. Dobra, ej, zrobiliśmy chyba już kolejną warstwę, nie nachodzącą się na miodek, dobra, jest gitarka, super, dobra, okej, wow, dobra, jest fajnie, jest gitesik, jest gitesik, majonezik, lecimy dalej, moi drodzy, dalej, lecimy, nie śpimy oczywiście, musimy zrobić tak, tutaj robimy piękny miodek, prawda, już jesteśmy przy końcu, jak to jest wysoko, to jest giga wysoko, ja zaraz będę za górą, może zrobimy to większe niż góra, co? To by było super. Większe niż góra. Teraz stawiamy to. To oczywiście musimy postawić w tym miejscu, co miodek. O, tak elegancko, taki pattern. Taki tak zwany... Jak to się nazywa? To jest kształt takiego... O nie, ale to będzie tak wyglądać super. O, to będzie wyglądać kozacko. Naprawdę, widzowie. Nie wiem, czy ja w sumie mam... Jak ja mam to zrobić, tak wiecie, bo też się trochę boję, że to będzie za duże może troszeczkę. Ja to będę... Co jak Paweł mi... O nie, jak Paweł mi będzie kazał, nie, to skrócić. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, no bo wtedy mi będzie przykro, no. Ja naprawdę staram się, ile mogę i buduję takie rzeczy. Ja nie jestem dobry w budowaniu, ale jak widzicie, no tutaj staram się jak mogę, żeby to palionowo wyglądało superowo. Żeby to nie było, wiecie, tylko takie drewno, takie drewniane, bo to drewniane to tak wygląda średnio, prawda? Ale takie żółte, jakieś takie kolorowe. To jest dopiero, to są, słuchaj, takie rzeczy, że wow, to mi się podoba. Takie palionowo to ja chcę widzieć. Ja chcę widzieć więcej takich bloczków. Właśnie takich tutaj, tutaj kolorowych, no coś takiego jest piękne. A nie takie bloki szare. Takie szare bloki są niefajne. Dobra, widzowie, jesteśmy już przy końcówce, naprawdę. Teraz tak, musimy zrobić piękne tutaj już na górę, nie? Musimy to zrobić takie, już dokończyć. To już będzie tak naprawdę finito. Jak to skończymy, ja to będę musiał chyba sam dokończyć, bo naprawdę, no, muszę wam przyznać, że ja to buduję już lekko godzinę ponad, już nawet nie chcę wam widzowie mówić, ile jeszcze surowców zbierałem. To jest no, troszeczkę powalone, nie? Dlatego niestety, ale będę musiał tutaj chyba zaraz po prostu tutaj, że tak powiem, wiecie, przyspieszyć wam tą budowę, bo ja cię kręcę, to nie ma końca. Ja próbuję, wiecie, to już jakoś tak zatrzymać, tak żeby to wyglądało, no już stop, nie? Już wystarczy tego, bo tutaj jest no, za dużo tego, ale no nie da się, patrzcie, no, mamy coś takiego, teraz musimy, aha, teraz zrobimy to, teraz zrobimy tutaj wyżej, no patrzcie, to się nie kończy. To się po prostu nie kończy, bo ja muszę zrobić to, wiecie, tak warstwami, żeby to były takie piękne plasterki miodu po prostu, o, żeby to tak wyglądało jak plasterek miodu, no a niestety to tak na razie nie wygląda, jeszcze będę musiał to niszczyć, no, nie jest fajnie, ale widzowie, efekt końcowy będzie tak świetny, no naprawdę, szczęka wam opadnie, nikt nie będzie mieć lepszego domku niż ja, no po prostu nie pozwolę na to, ponieważ ja będę mieć najlepszy, no i tyle, no i siema, no i cześć, no i po prostu będę mieć najlepszy domek na całym Palionowie i mnie to nie obchodzi, po prostu kto sobie myśli, znaczy, czy najlepszy, no to wy widzowie tak naprawdę zadecydujecie. To wasza będzie tutaj, że tak powiem, to wy będziecie decydować, ale wiecie co? No mi się, powiem szczerze, podoba. To mi się na razie podoba. Podoba mi się ten domek, jak go zrobiłem na survivalu. To był naprawdę śliczny, więc tutaj wydaje mi się, że też będzie taki śliczny, jaki właśnie będzie, tak jak był u mnie na świecie single player, czyli jednoosobowym. Ja cię kręcę, widzowie. No nie wiem, ile to jeszcze potrwa. Jeszcze muszę, patrzcie, kolejną warstwę zrobić. No nie jest łatwo. Ale wydaje mi się, że widzowie, ja to dokończę i po prostu przyjdę do was, jak to skończę wszystko. Widzowie, to już jest koniec. Ja cię kręcę. Dobra, skończyłem to praktycznie. Jest gites. Uwaga, patrzcie, to kończymy to. Stawiamy tutaj piękne szkło. I uwaga, dywanik na to, żeby tutaj nie było widać, że to jest jakieś szkodko. Piękny, pszczółkowy, normalnie dywanik. Uwaga, czy jesteście gotowi tego efektu? Ponieważ właśnie w tej chwili skończyłem cały tutaj ten, jak to się nazywa? Ten tutaj honeycomb, czyli tą pszczelarnię, jak to się nazywa? Ul, po prostu nie mogę się wysłowić. Oprócz tego ja oczywiście dodam jeszcze parę okien, ponieważ wiecie, przydadzą się okna, bo będzie zimno w tym
tym uluni, będzie zimno, ale na razie, wiecie, ja chciałem tylko zrobić ten, taką podstawę, ten taki szablon, ten szkic pięknego ulu, żeby po prostu widzieć, a środek to udekorujemy na prawdopodobnie moim drugim kanale Bzyku Games, więc jak jesteście ciekawi, to wpijajcie. Uwaga, uwaga, czy jesteście gotowi? 3, 2, 1, ała, dobra, czekajcie, może wam pokażę, że tak, inaczej, uwaga, uwaga, zaraz się obracam i teraz się obracam. Jesteście gotowi, widzowie? Uwaga i pyk! Wow, ej, to wygląda super! Patrzcie na to, no normalnie jakbym mieszkał w ulu, a w środku, no nie ma tragedii. No z zewnątrz musimy jeszcze więcej okien dodać, prawda, ale jakie to będzie kozackie. Dobra, w środku to jeszcze nie wygląda najlepiej, ale z zewnątrz, zobaczcie, jak to wygląda z zewnątrz. No przecież z zewnątrz to wygląda tak ślicznie. OMG, OMG, no ja nie mogę, widzicie to, widzowie? Patrzcie, wygląda to po prostu jak jakaś pszczółka, jak jakiś po prostu ul. Piękny ul, tylko oczywiście musimy dodać jeszcze parę rzeczy, na pewno oświetlić to. Ja dodam jeszcze jakieś okna, to wszystko, słuchajcie, zrobimy oczywiście na drugim kanale Bzyku Games. Wpadajcie tam, widzowie, ponieważ tam zrobimy prawdopodobnie środek, dokończymy ten cały domek, który tutaj, a jak widzicie, z zewnątrz, czy wygląda to źle? No wygląda to dobrze, mi się bardzo to podoba. Napiszcie w komentarzu, widzowie, co wy o tym sądzicie. Ja wam mega dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcineczka. Pamiętajcie, że odcinki są codziennie o 18:30, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, pa, pa!